Edukacja klimatyczna to oczywiście jeden z ważniejszych tematów, które możemy spotkać w debacie, jeżeli chodzi o właśnie działalność młodych osób w naszym kraju. Od wielu lat jest to bardzo topowy temat i podejmowane jest wiele inicjatyw oddolnych, jak i też odgórnych, dotyczących właśnie kwestii edukacji klimatycznej. Z mojej strony chciałabym tutaj wymienić m.in. okrągłe stoły dla edukacji klimatycznej, jak i również powołanie zespołu połączonego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki, które właśnie działały na rzecz tego, żeby opracować wspólnie scenariusze edukacji klimatycznej. Pilotażowe programy są już dostępne dla nauczycieli, jest już pewna pula nauczycieli, którzy zostali jak gdyby przeszkoleni, żeby realizować już edukację klimatyczną w ramach godzin wychowawczych, ale co jest największym sukcesem tej współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Ministerstwem Nauki i Edukacji, to to, że do tej pracy, do tych grup roboczych zaproszono młode osoby działające w różnych strukturach organizacji młodzieżowych. Czy to Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, czy to właśnie Młodzieżowa Rada Klimatyczna działająca przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale też Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. I to, że mogliśmy wspólnie z profesorami, osobami, które są bardzo zaangażowane właśnie w działalność edukacyjną w zakresie klimatu, w zakresie ekologii, powodowało, że dokładanie cegiełki i rozmawianie o potrzebach młodych bezpośrednio z młodymi osobami pozwoliło nam stworzyć bardzo unikatowe scenariusze i bardzo z tego miejsca zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać. Uważam, że taka współpraca z młodymi, która jakby nie ogranicza się jedynie do konsultacji, ale faktycznie jest działaniem, w którym młodzi mogą brać udział, powoduje jeszcze większą jakość, jeszcze większą dostępność i zainteresowanie młodych. Bardzo nas cieszy, że właśnie dzięki temu, że w przestrzeni publicznej pojawia się temat edukacji klimatycznej, coraz więcej osób możemy zauważyć, czy to rozmawiając, czy to realizując inne projekty, faktycznie już ma tą świadomość tego, że te zmiany klimatyczne istnieją. Idealiści, osoby, które uważają, że nie ma zmian klimatu, stanowią już coraz większą mniejszość w naszym kraju i to uważam, że jest sukces właśnie zarówno działań w social mediach, zarówno działań właśnie organizacji młodzieżowych, czy też organizacji, które działają na rzecz edukacji młodych osób. Bardzo mnie ten trend cieszy i bardzo bym chciała, żebyśmy mówili o partycypacji młodych, jako też właśnie o działaniach proekologicznych, proklimatycznych, które są właśnie jak najbardziej widoczne w przestrzeni, której teraz jak najbardziej dotykają młode osoby. Chcę jeszcze nadmienić również fakt, że ogólnie polityka młodzieży w ramach struktur Unii Europejskiej również dotyka tematów zielonej Europy, sprawiedliwej transformacji, zielonej transformacji i tam również ta edukacja klimatyczna jest, więc te obszary nie dotyczą tylko jakby naszej polskiej młodzieży, ale również sięgają szerzej. Polska strona jest też aktywna nie tylko jakby na arenie europejskiej, ale też międzynarodowej, bo wszystkie szczyty klimatyczne również pozwalają na tworzenie przestrzeni właśnie o tym, żeby rozmawiać o edukacji klimatycznej i edukacji proekologicznej.